Test wiedzy zawiera 15 pytań. Jeszcze nie otwieramy. Na rozwiązanie testu przeznaczono 10 minut. Przy każdym z pytań należy wybrać jedną najlepszą odpowiedź i zaznaczyć ją poprzez zakreślenie kółkiem. Czyli jeżeli będziecie mieli napisane A, B, C i D, to kółkiem zaznaczacie właściwą odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 2 punkty. W przypadku udzielenia złej odpowiedzi odejmuje się, maksymalnie można uzyskać 30 punktów. Oczywiście liczę, żebyście byli jak najbliżej tego wyniku. Pamiętajcie, zdarzyć się może, że zaznaczycie odpowiedź właściwą kółeczkiem, a potem uznacie, że ta odpowiedź jest nieprawidłowa. Wtedy należy to przekreślić, zrobić kółko tam, gdzie uważacie, że powinno być i napisać właściwą odpowiedź. Pierwsze pytanie. Pierwszym etapem w procesie zarządzania czasem jest określenie celu. Drugie zdanie. Techniką wykorzystywaną w zarządzaniu czasem jest kwadrat Eisenhowera. Trzecie. Która z zasad nie sprzyja dobremu zarządzaniu własnym czasem? Staraj się wykonywać jednocześnie kilka zadań. Czwarte. Styl, w którym kierownik liczy się z opinią swoich pracowników, to styl demokratyczny. Piąte. Style kierowania oznaczają wzory zachowań przełożonych wobec podwładnych. Szóste. W centrum zainteresowania marketingu jest D, klient i jego potrzeby. Elementem marketingu mix nie jest D, badanie rynkowe. Osiem. Działania marketingowe polegające na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje na temat firmy czy produktu, to B, marketing wirusowy. 9. Osoba zajmująca się analizowaniem zjawisk w gospodarce, która korzystając z tej wiedzy próbuje dać odpowiedzi co do przyszłego kierunku zmian procesów gospodarowania dobrami, to B, ekonomista. 10. Makroekonomia jest nauką o A, funkcjonowaniu całej gospodarki. Wartość danego dobra wyrażona w pieniądzu to D, cena. 12. Jednym z kryteriów wprowadzenia euro jest utrzymanie odpowiedniego deficytu budżetowego. Zgodnie z kryteriami zbieżności deficytu nie może przekraczać A 3% PKB. 13. Państwem, które zamierza przystąpić 1 stycznia do strefy euro jest B. Litwa. Prezesem NBP jest D. Marek Belka. 15. Która sytuacja nie wpłynie na wzrost cen masła? C. Spadek ceny margaryny. Trzecie miejsce, 19 punktów. Otrzymuje pan Michał Szudy. Brawo! Zapraszamy. To widzę, że mimo, że się spóźnił, to jeszcze dobry wynik. Szybko napisał w 5 minut test. Proszę.
Patrzcie na niego wszyscy. Proszę tu zostać. Drugie miejsce. 21 punktów uzyskał ktoś, kto nazywa się Antoni Kryczka. Prosimy bardzo. No i jest dziewczyna, 24 punkty, nasza studentka, 6 obecności, bardzo pilna. Imię zaczyna się na O, jak myślicie, kto to może być? Oliwia Pawlenka. Proszę teraz.